naszej wideoencyklopedii budowy kolejny etap prac. Jesteśmy w domu modelowym w Jankach koło Warszawy, a w nim nowe tematy, wskazówki, informacje i ciekawe porady. Ostatnio prezentowaliśmy jedną z metod ocieplania budynku. Dziś nawiązujemy ponownie do tego zagadnienia, choć z nieco innej okazji. Przenieśmy się na poddasze budynku, by sprawdzić, co dziś przed nami. Tym razem zajmujemy się ociepleniem podkładu podłogowego na poddaszu. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się, z czego zbudowana będzie nasza podłoga. W pierwszej kolejności na płytach stropowych zamontowane będą drewniane legary. Między nimi umieszczona zostanie izolacja z płyt styropianowych. Następnie na legarach ułożymy podkład z płyt drewnopowodnych. Kolejny krok to umieszczenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Taka konstrukcja stanowiła będzie podłoże pod panele. Ten typ podłogi nazywany jest podłogą pływającą. Jej warstwy nie są trwale związane ze ścianami czy z podłożem. Oznacza to, że między płytami lub deskami danej warstwy zachowane są odstępy, czyli szczeliny dylatacyjne. Również same warstwy podłogi nie są ze sobą trwale połączone. Teraz przyjrzyjmy się samej warstwie izolacyjnej podłogi. Podłogę na legarach można zaizolować na kilka sposobów. Pierwszy z nich to płyty styropianowe. Możemy wykorzystać także płyty z wełny mineralnej lub szklanej. Kolejny sposób to izolacja za pomocą granulatu. W domu modelowym decydujemy się na izolację z płyt styropianowych. Wykorzystujemy sprawdzone już przez nas rozwiązanie firmy Termoorganika. W ofercie znajdujemy materiały idealnie pasujące do naszych potrzeb. Wybieramy płytę styropianową, standard, dach i podłoga. Montaż płyt jest bardzo łatwy i można przeprowadzić go we własnym zakresie. Pamiętajmy jednak, że konieczna jest tu duża staranność i przestrzeganie kilku zasad. Przede wszystkim płyty należy układać na czystej i równej powierzchni. Praca zaczyna się od narożnika. Układając styropian, musimy zachować szczeliny obwodowe wzdłuż wszystkich ścian. Dzięki nim pracujące pod podłogą płyty styropianowe nie będą niekorzystnie wpływały na funkcjonowanie całej podłogi. Izolacja z płyt styropianowych, standard, dach i podłoga doskonale sprawdza się przede wszystkim na niższych kondygnacjach, gdzie posadzka styka się z gruntem lub nieogrzewanymi pomieszczeniami. Płyty styropianowe zabezpieczają w takiej sytuacji przed efektem zimnej podłogi. Na wyższych kondygnacjach zastosowanie płyt styropianowych będzie stanowiło z kolei idealną izolację akustyczną. Ze względu na bardzo dobre parametry izolacyjne oraz odporność na obciążenia mechaniczne, płyta standard, dach i podłoga może być stosowana w różnych warunkach, takich jak podłogi w systemie ogrzewania podłogowego, podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji, podłogi budynków użyteczności publicznej, stropodachy pełne, stropy zewnętrzne, stropodachy o wiotkiej konstrukcji, jak na przykład blacha trapezowa, tarasy oraz balkony. Jak będzie wyglądał montaż kolejnych warstw podłogi, podkładu z płyt oraz paneli, będziecie mieli okazję zobaczyć w kolejnych dwóch odcinkach. Natomiast efekty prac możecie oglądać już dziś w domu modelowym w Jankach koło Warszawy. Na Wasze pytania chętnie odpowiedzą konsultanci. Tymczasem sporo informacji o technologii Termoorganika znajdziecie także na stronie poświęconej akcji dommodelowy.pl oraz na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy!